Cześć, witam was bardzo serdecznie już w kolejnym materiale z serii Let's Play Harry Potter i Więzienie Azkabanu. I dzisiaj ruszamy na lekcję do Hagrida. Tak, jak to mieliśmy zrobić ostatnio. Ale no, sorry, chochliki nam przeszkodziły. A, co to ma być? Mam nadzieję, że Hagrid nie będzie chciał, byśmy tego dotykali. Ohydny stwór. O Boże, jaki śmiech! Witam na zajęciach z opieki nad magicznymi stworzeniami. Będę was uczył w tym semestrze. A nie w roku szkolnym? Chciałbym przedstawić wam Hardodzioba. To hipogryf. Dziś nauczycie się go dosiadać. Ty pierwszy, Harry. Podejdź do Hardodzioba, ukłoń się i czekaj. Nie no, super. Nie ukłonię się przed tą wstrętną bestią. Witaj, Hardodziobie. Dobry hipogryf. Musisz przelecieć przez tyle pierścieni, by pobić rekord zapisany na liczniku. Gdy będziesz gotów, po prostu naciśnij prawy przycisk myszy, by dziobek wzbił się w powietrze. To fajnie. 3, 2. No normalnie wyścig. A, to ja tylko tą myszką steruję. Tak jest! Dobra, po prostu wstrzymałem trzecią przez 15 pierścieni. To trudne raczej nie będzie. Udało się! No. Nie no, dobra, teraz trudne to na pewno nie będzie, ale tak jest. Później, z tego co pamiętam, można było godzinę robić jedno wyzwanie i się nic nie zrywało. No wyżej. No leć, Harry, leć, leć na dziobku, leć. Dobry hipogryf. No i teraz trzeba znacznie wyżej. No to nie jest już takie emocjonujące, dopóki to jest takie proste. Udało się! No. Wzmocnę kartę czarodzieja. Ta kolekcjonerska. To było naprawdę coś, Harry. Wróć na wybieg, kiedy tylko zechcesz. Mam tu 5 różnych tras. Możesz na nich wygrać 5 fajowskich kart kolekcjonerskich. Jej. Założę się, że tak naprawdę jesteś łagodny jak baranek. Co, bestio? O! Patrzcie! Potwór mnie zabił! Tam nikt się nie przejmie tym. Niech nie umiera. Nie umierasz! A szkoda. Myślicie, że się wyliże? No jasne, pani Pomfrey potrafi w sekundę wyleczyć każdą ranę. Na pewno Malfoy będzie chciał to jakoś wykorzystać. Jej. Harry bardzo przejął się kłopotem Hagrida. Wiedząc, że Malfoy tylko udaje kontuzję, martwił się też losem Hardodzioba. A gdzie poszła Hermiona? Zaraz zaczną się zajęcia z transmutacji. Gotowi na lekcję? Wszystko w porządku? Co się stało? Jestem po prostu trochę zmęczona. Chodźmy na pierwsze piętro, bo spóźnimy się na transmutację. Możemy pójść skrótem przez portret. Albo pójść naokoło schodami. Prowadź, Harry! Dobra, pierwsze piętro, klasa transmutacji. Haddock. Dobra. Depulso! Trochę mało to pasolek, ale dobra. Przeczytajmy sobie, jaką kartę dostaliśmy. Karty Quidditcha.
Roskelind Watcock, urodzony 1911, ścigający drużyny Quidditcha Padlemere United. Ustanowił rekord bramek sezonu w meczu przeciw nietoperzom z Ballycastle w 1931. To jest facet? Ja... co? Ja... ale to kobieta! Idę o zakład! Jeśli chcemy wiedzieć, co kryje się za tym portretem, musimy kupić hasło u Freda i Bursa. A jaki jest stan naszego konta? O, tutaj jest wszystko, no troszkę nam brakuje. No dobra, i proszę dalej. Aha, to wszystko? O, patrzcie, patrzcie! Mondrala, Gangrena i Pękala! I Rytek. Nie podoba mi się ta zbroja. Się dozbroił. Zamknął nas w środku! Pokonamy go, jeśli wspólnie rzucimy czar. Ron, przygotuj się do rzucenia Carpe Retractum, gdy go złapiemy! Ojej, troje wściekłych uczniaków! Nie. Czyli teraz gramy Ronem. Riktusentra! Łapcie! Riktusentra! Carpe Retractum! Przestańcie! Ostrzegam! Chyba stać cię na więcej! Carpe Retractum! To trochę bolało! Coś łatwo chyba stać cię na więcej! Carpe Retractum! Coś nie jest jakiś taki wymagający, co? Mi się wydaje, że w Komnacie Tajemnic ciężej z nim było. Chyba nie! Stać cię na więcej! W Kamieniu Filozoficznym! Tak, wtedy stanowił problem. Carpe Retractum! To trochę bolało! Riktusentra! Carpe Retractum! Nie jest dobrze! Byłeś genialny, Ron. Łatwo jest być genialnym, kiedy się umiera ze strachu. Lepiej pospieszmy się na zajęcia z transmutacji. Przez Irytka pewnie się spóźnimy. O, w końcu coś kupimy. Tylko czekajcie. Depulso! Właśnie to jeszcze chciałem. Jakieś tajemnice, coś... Może tu znacznie ciężej odkryć tajemnice. Nie podoba mi się to. Wszystkich na zajęciach z transmutacji. Jedno z najbardziej skomplikowanych zaklęć transmutujących umożliwia czarodziejowi stanie się animagiem. Animagowie potrafią zamieniać się w zwierzęta, a potem wrócić do swojej postaci. Dla przykładu... Ojej, ja nie chciałem na to patrzeć. O Boże, Hermiona też zaskoczona. Są jakieś pytania? Tak, czy pani jeszcze raz to zrobi? Bo ja nie chcę tego... Profesor McGonagall, czy wilkołaki są animagami? Nie, nie są. Animagowie przemieniają się, gdy zechcą. Wilkołaki nie panują nad przemianą. Dziś omówimy zaklęcia Draconi Force i Lapi Force. Panu Granger, proszę łaskawie przedstawić doświadczenie, które przygotowałam. Ja? O tak! Możesz zaczynać, panno Granger. To nieźle. Trzeci materiał, drugie wyzwanie. W sumie to będzie drugie zaklęcie. Zacznijmy od zaklęcia Lapi Force, panno Granger. A więc Lapi Force zamienia małe przedmioty w króliki. Zgadza się, panno Granger? 5 punktów dla Gryffindoru. Jej! Znajdź figurkę królika i rzuć na nią Lapi Force, aby zamieniła się w królika, którego możesz kontrolować. Fajnie, ale chcę jeszcze poznać... Dobra, nie, czyli Lapi Force tylko. Lapi Force! Używaj klawiszy strzałek, żeby kierować ruchami królika. Prawy przycisk myszy zmusi królika do skoku. Naciśnij strzałkę w górę i przytrzymaj prawy przycisk myszy. Jak on fajnie skacze. Żeby królik skoczył dalej. W dowolnym momencie możesz nacisnąć Enter, żeby przerwać zaklęcie. Lub po prostu poczekaj, aż królik wykona zadanie i zaklęcie samo się skończy.
Znakomicie. Teraz zwróć uwagę na ten kopczyk ziemi. Ustaw królika na kupce ziemi i naciśnij lewy przycisk myszy, żeby zaczął kopać. Jestem ciekawa... Rozumiem. Lewy przycisk myszy służy do przegryzania i kopania. Toruszka ma jest myszką, która ma przyciski. Ojej. W ogóle jestem ciekaw, jak to się dzieje, że Hermiona to w ogóle widzi, co tu się dzieje. Wspaniale, panno Granger. Dobra. Depulso! Depulso! O, karta. A, będzie 8 tajemnic i 10 tarcz, jak zwykle. I oczywiście karty kolekcjonerskie. Smok zielony, pospolity walijski. Ten gatunek jest najmniej kłopotliwy. Serio? Aktywnie unika ludzi, dopóki nie zostanie sprowokowany. Zionie ogniem zebranym w cienkie strumienie. Czyli tu będą karty smoków. Nic. Tutaj też nic. Alohomora! Dobra, ale w środku nic na pewno. O, wiedziałem! Wiedziałem! Lapidos! Tam będzie, tam jest zamknięte, więc tutaj. Dobra, ale zanim jeszcze tam. Boże, znowu będziemy mieć pół godziny materiału przez naukę czarów. Dobra. Ej. Ej. Ale to nie wszystko. Jeszcze raz. Coś było jeszcze zakopanego. No właśnie, fasolki. Boże, błagam, Hermiona, ty nie skocz! To złe, bardzo złe. Dobra, rozumiem, że dzisiaj tylko królik. I smok. Dobra, no tutaj nie doskoczę, to jest raczej oczywiste. Tutaj dalej. Dobra, czyli tu już mamy odpowiedź, co należało zrobić. Ale to dla mnie oczywiście nie wszystko. No. Ej, ja chcę zabrać fasolki. Ja chcę zabrać fasolkę. Dobra, niech będzie, że jej odpuszczę. Ma szczęście. Tak, tamta fasolka ma szczęście. Może... Sterowanie tym królikiem nie jest takie fajne. O, i jest jeszcze tarcza. Zajmijmy się teraz zaklęciem Draconiforce. Rzuć ten czar na figurkę smoka, panno Granger, by zmienić ją w żywe stworzenie. Mi się bardziej to podoba. Draconiforce! O, wspaniale! Teraz słuchaj uważnie. Żeby kontynuować, musisz użyć smoka do podniesienia ognistej kuli. Potem pofruń i wyląduj na platformie. Żeby zakończyć to zadanie, musisz zapalić pochodnie. Drogę, panno Granger! Klawisz spacji zmusi smoka do machania skrzydłami. Ojej. Używaj strzałek do sterowania.
Gdy smok weźmie ognistą kulę, naciśnij lewy przycisk myszy, żeby zaczął ziać ogniem. Każda zebrana kula ognia pozwala smokowi na jedno zionięcie ogniem. Nie, powiem wam, że znacznie wolę Draconiforce. No, przyjemniejsze jest dla mnie. No i sorry, wolę smoka, nie królika. Wspaniale, panno Grendel. A jest opcja, że tu może coś być na dole? Dobra. To już było zbyt oczywiste. No i to chyba wszystko. Boże, błagam, Hermiona, nie! Nie! Ja mogę tak sobie na dół zlecieć? Dobra, nie, wykorzystam do tego smoka. Draconiforce! No. Ooo! Tu musiało coś być. No wyżej, smoczku, wyżej! Najgorsze jest utrzymywanie w kierunku wysokości. W sumie wszystkiego. W ogóle, że smok musi się ładować kulą ognia, to mnie tak zastanawia. Jak? Wiecie co, na razie sobie to spauzuję. Depulso! Tak. Depulso! 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 Mogę tu spaść? Depulso! Dobra, czyli tu jednak trzeba było spaść, żeby odkryć tajemnicę. A ja się bałem, że nie trafię z powrotem na górę. Dobra, 47 dniowych piegusków i karta. Smok czarny hebrycki. Lokalna rasa brytyjska. Znacznie bardziej agresywna niż gatunek pochodzący z Walii. Żywi się głównie jeleniami, choć znane są przypadki porywania dużych psów. Dużych psów? To co? Tak jak puszek Hagrida w komnacie tajemni... kamieniu filozoficznym? Smogiers! Draconiforce! No dobra, udało się, fajno. Idziemy dalej. Depulso! Depulso! Dobra. Depulso! Dalej. Depulso. Depulso. Lapipos. Tu będzie jeszcze smok. No.
No to dalej, króliczek, dalej, no idź tam. Też to była taka dość miła niespodzianka. Ej, 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 no wszystkie trzeba zebrać. No ej, no, no właśnie. Może jak ten królik wolno chodzi. Każdą trawkę po kolei. Te boczne są tak trudne do zjedzenia dla tego królika, że po prostu... Po tym wyzwaniu trzeba od razu iść do sklepu Freda i George'a. No i dyniowy piegusek. Kociołek, kociołek. No i idziemy. Rozumiem, że to już przyjdzie Hermiona. Draconi Force teraz. Draconi Force! No dalej, wszystkie fasolki. Świetnie, ja tu mogę od razu... Nie, no on nie może zbierać tego. No dalej, zbieraj, zbieraj, smoczuś, zbieraj. Tak w razie czego, jakby się nie udało Hermionom tutaj przyjść. No dobra, idź tu. Jedno jest. Jeszcze ostatnie. Jakie to ciężkie sterowanie. Boże, nie rób tego! Nie rób tego! Nie rób! Nie rób! No.
Dobra, czy już coś pominąłem? Depulso! 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 Alohomora! Dobra. Smok rogogon węgierski. Prawdopodobnie najbardziej niebezpieczny ze smoków. Potrafi zionąć ogniem nawet na 4,5 metra. To tak dużo nie jest. No to ma... nie, to nie jest tak dużo. Depulso! 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 Alohomora! Dobra, dalej. Co, wszystko? A tu panno Gringer jest korniczek. Korniczek będzie ściskał butyniową substancją, którą trzeba umijać. To jest obrzydliwe! Rzuć plik tu sempra, żeby obezwładnić korniczaka. A jeśli będziesz odpowiednio szybka, możesz na niego wskoczyć i liczyć na jakąś nagrodę. Ja wam nie powiem, ja... Wiecie co? Ale to, ta muzyka jaka była przy tym stworzeniu, po prostu to było przy... W tej grze jak było 101 Dalmatyńczyków, jak było on kiedyś na... PlayStation 1, o tak, na PS1. Była wtedy ta gra. Była zupełnie taka sama muzyka jak w Dalmatyńczykach. Gdzie jest Lapiforce? Lapiforce! Hermiona! Rictus Empra! Dobra. Depulso! Depulso! Rictus! I jeszcze tutaj. Rictus! Dobra. Trzeba iść dalej, tak, trzeba iść dalej. Boże, bo znowu będzie pół godziny materiał. Lapiforce! No, dalej, dalej, dalej. No idź, idź. Idź, króliczku, idź. No, idź tam, idź tam, idź. No. No to można iść dalej. No wy sobie chyba kpiny robicie. Dajcie mi petardkę. Potrzebuję jednej petardki.
O, gracias. Wszystko chyba. Depulso! Tu coś jest. No właśnie, tu musiało coś być. Depulso! 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 No dalej. Depulso! 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 Smok długoruk rumuński. Rogi tego gatunku mają wielką wartość ze względu na zawartość substancji trujących. Jest to przyczyną gwałtownego ograniczenia populacji długoroga w ostatnich latach. Super. Niebieskie. Depulso! 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 Nie ten kolorek. Depulso! Depulso! I teraz niebieskie. Dobra, i można iść. Ale coś pominąłem, mamy cztery karty, została ostatnia tarcza, tylko... Nie, musiałaby być gdzieś... O, labirynt. Dobra, no to chyba tutaj będzie ostatnia karta. Depulso! Tylko trzeba być uważnym. Dobra, tu nie wskoczę. Tu Lapiforce. No chodź tu, chodź tu. Rictusembra! Ale tutaj dla Lapiforce to jest mnóstwo rzeczy. Alohomora! Rictusembra! Rictusembra! Nadal muszę iść dalej. No dalej, chodź tu. Rictusembra! No. Depulso. Draconi Fox. Dobra, ja tam nie wejdę. Ale smoczuś już tak. No. Pozbieram mi nawet fasolki. Dobra, trzeba tutaj małe rozeznanie zrobić za pomocą smoczusia. Po pierwsze, chciałem się dowiedzieć, co jest tutaj. Tu, dobra, tu jest Lapiforce. Okej, okay, ale to jeszcze nie to. Alohomora! Alohomora! Jeszcze Lapiforce. Jeszcze trzeba zrobić tutaj to wszystko.
Boże, niech ten królik się ogarnie. Co za królik? I są wszystkie karty. Smok kolczasty norweski. Kolczasty jest obecnie najrzadziej występującym gatunkiem. Wiadomo, że atakuje większość dużych ssaków lądowych. No dobra. Co to takiego może być? Że jeszcze tutaj Lapiforce jest potrzebny. No dalej. No. Okej, ale to nie wszystko. Tam kluczyk był jeszcze. Dobra, już się w to nie będę bawił. Gratulacje, panno Granger. Zadanie zostało wykonane. Bardzo dobrze. Zebrałaś wszystkie 10 tarcz. Co znaczy? Że mogę wejść do komnaty fasolek. Super! Jej! Jeju! To jest ta komnata fasolek? Dokładnie, Hermiono. Zbierz tyle przedmiotów, ile się da, zanim skończy się twój czas. No. Spongebob! Znacznie bardziej się różni niż ostatnio, kiedy byłem Tyronem. O panie, ile tego tutaj teraz jest? Tego jest tutaj całe mnóstwo. Idziemy. No, na zakupy będzie można iść. Mogę otworzyć te kuferki w końcu? Nie, one nadal są zamknięte dla mnie. Ja tu zaraz wszystko zbiorę. Dalej, Hermiona, zdążysz tam. No i skończył się czas. Hermiono, tu jesteś! No tu! Jak było? Wspaniale! Mogę teraz zamieniać przedmioty w smoki. Bomba! Masz na myśli wielkie, ryczące, ziejące ogniem straszliwe potwory! Tylko ziejące ogniem. Niezupełnie. To tylko bardzo mały, stransmutowany smok. Szkoda. Możesz jeszcze raz przystąpić do zadania, Hermiono. Możemy też wrócić tu kiedy indziej.
Ja bym chciał co innego na razie zrobić. Depulso! Depulso! Zdaje się, że to zadanie jest obecnie niedostępne. Idziemy po prostu dalej. Ja tylko liczę na księgę zapisu jakąś szybką. Następnego ranka mimo burzowej pogody Harry nie miał ponad 100. Księgę zapisu, a nie fabuła do przodu! Ma ponad 40 minut. Mam nim sterować, czy co? No, tylko... Tak, tylko patrzeć. Grał znakomicie. Aha. Dementorzy! Wilczek. Haremu nic się nie stało po upadku, ale postanowił coś zrobić ze swoim lękiem przed dementorami. Profesor Lupin zaproponował mu naukę zaklęć przeciw dementorom. Harry spytał Lupina, czy to prawda, że Sirius Black był najlepszym przyjacielem jego ojca i że zdradził Jamesa i Lily. Profesor zdawał się unikać tego tematu. Lepiej zacznijmy szkolenie przeciw dementorom, Harry. Nie możemy tak po prostu wprowadzić dementora do zamku, więc posłużymy się boginem. Bogin ukaże ci się jako rzecz, której najbardziej się lękasz. Harry, będzie to strach w postaci dementora. Najpierw poćwiczymy na jakimś celu. Skieruj różdżkę na cel. Potem przytrzymaj lewy przycisk myszy, żeby naładować zaklęcie. Zauważysz poświatę wychodzącą z twojego ramienia. Aby zaklęcie było idealne, musisz puścić przycisk w momencie, gdy poświata mija różdżkę. Spróbuj. Inkantacja tego zaklęcia to expecto patronum. Dobrze. Ale zajmiemy się tym dopiero w kolejnym materiale. Ja się z wami żegnam. Cześć.